Cześć. Dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Dawno nie mówiłam tego zdania. W pierwszym filmie po takiej dłuższej przerwie u mnie na kanale nie było mnie tutaj cały luty. I założyłam sobie, że wrócę do Was, jak nagram sobie kilka filmów na zapas. Mam tutaj całą taką listę, przygotowałam sobie listę filmów, które chciałabym nagrać. Jeżeli oglądacie ten film, to musicie wiedzieć, że jest ok, że nagrałam większość filmów, które sobie zaplanowałam na najbliższy czas. I mogę do Was tutaj powrócić z taką spokojną głową. Mega dawno nie rozmawiałam do Was, gdzieś na początku stycznia nagrywałam dla Was ostatni film. Ostatni film to było Clean With Me, takie poświąteczne i to była gdzieś jakoś połowa stycznia. Także jestem tutaj, wracam. Mam tutaj swoją kawę i stwierdziłam, że fajnie byłoby po takiej dłuższej przerwie nagrać Wam taki live update. Powiem Wam, co u mnie słychać, powiem Wam o jakichś takich zmianach, powiem Wam, co chciałabym, żeby pojawiało się u mnie na kanale, a przy okazji wypijemy sobie wspólnie kawę, a ja zrobię sobie makijaż, bo jak widzicie, jestem bez make-upu. Stwierdziłam, że właśnie nagram dla Was taki fajny film, trochę live update, trochę chit-chat make-up, w którym właśnie poopowiadam Wam, co u mnie słychać, co u mnie się pozmieniało. Przy okazji będę sobie pić poranną kawę. Powiem Wam, że jest godzina 12 i myślałam, że jakoś zacznę nagrywać od rana, bo jeszcze nagrywam dzisiaj vloga, nagrywam dzisiaj full day of eating, inne filmy. Ale jakoś tak od rana dłużej trochę pospałam, wstałam około 9. Później tutaj wycinali nam drzewo i był okropny hałas. Przed chwilą również byli panowie, tutaj sprawdzali nam wszystkie gniazdka, no naprawdę byli aż godzinę, więc dopiero teraz mogę tutaj usiąść i nagrywać. Jest trochę ciemno, nie ma słońca, także też to mnie nie motywuje do nagrywania dzisiaj, no ale tak sobie założyłam, że dzisiaj przeznaczam dzień na nagrywki. Więc właśnie tak. Dobra, nie ma co przedłużać. Witam się z Wami jeszcze raz bardzo serdecznie. Brakowało mi tutaj nagrywania, montowania, wrzucania aktywności i takiego Waszego zintegrowania się z Wami, Waszych komentarzy i tak dalej. Często przez ten okres dostawałam również wiadomości na Instagramie, kiedy nowy film, kiedy wracasz, tęsknimy i tak dalej. Bardzo mi jest miło, to mnie również zmotywowało do działania. Chciałabym, żeby na moim kanale nie pojawiały się takie flaki z olejem, tylko wiecie, takie codzienne vlogi. Chciałam Wam tutaj przemycić trochę organizacji, trochę jedzenia, trochę mojej pasji. No ale tak, dobra, zaczynam makijaż. Dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj. Witam się z Wami po przerwie i mam nadzieję, że wspólnie razem będziemy tutaj spędzać fajnie, pozytywnie czas. Koniecznie zostawcie swoją subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, będzie mi bardzo, bardzo miło, gdy klikniecie ten przycisk na dole subskrybuj. Na dobry początek, na motywację zostawcie oczywiście łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Dobra, może zaczniemy sobie od makijażu. Ja powiem Wam, że na co dzień, jak na przykład jak gdzieś idziemy, to używam ostatnio cały czas tego kremu BB z Garniera. Ja mam tą wersję do cery tłustej. Ogólnie już nałożyłam sobie poranną pielęgnację. Także mogę teraz spokojnie przejść do makijażu. Ja po prostu palcami nakładam ten produkt. Ja mam w kolorze light. Myślę, że jest to taki fajny kolor teraz na zimę, nie jest za ciemny, w takich fajnych żółtych tonach, które mi bardzo odpowiadają. Wiecie co, zapomniałam nałożyć korektora, ja zawsze nakładam korektor pod krem, ale ostatnio w ogóle go nie używam, nawet do pracy nakładam tylko krem BB, puder, coś na brwi, jeżeli nie mam henny i maskarę i to jest wszystko. No ale okej, pogadajmy sobie trochę o tym, co u mnie się pozmieniało przez ten czas, kiedy mnie tutaj nie było. Jakoś tak ogólnie stwierdziłam, że brakuje mi motywacji. Po vlogmasie też odczuwałam takie zmęczenie. Wiecie, jednak takie codziennie nagrywanie, montowanie, wrzucanie
no to jest taka trochę praca pod presją, więc to mnie też trochę zmęczyło, ale też zdemotywowało mnie to, że już pod ostatnimi vlogmasami było mniej wyświetleń niż na początku, ale wydaje mi się, że jednak to jest normalne, dlatego że każdy nagrywa te vlogmasy, tego jest całe mnóstwo na YouTubie. No i wiecie, ten okres też przedświąteczny jest busy. Dużo się dzieje, dużo przygotowań, dużo gotowania i tak dalej, więc to jest zrozumiałe. Niemniej jednak mnie to trochę zdemotywowało. W styczniu miałam też taki spadek motywacji, wiecie, jakaś taka zimowa plucha, więc stwierdziłam, że nie mam co na siłę nagrywać. Nie miałam też zbytnio pomysłów, więc stwierdziłam, że odpuszczam na jakiś czas i chcę do Was wrócić z nową, świeżą energią, z jakimiś konkretnymi filmami, a nie żeby pojawiały się tylko takie flaki z olejem. Korektor nakładałam oczywiście ulubiony, ten z Maybelline z tą gąbeczką. Mam tutaj całą etykietę wytartą, nawet nie wiem jaki to jest kolor, chyba też Light czy 01, jakoś tak się nazywa. I również klepuję palcami. Ale od jakiegoś właśnie czasu ta motywacja zaczęła mi wracać, z czego ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że Wy również. Zaplanowałam sobie tutaj całą listę filmów, pokażę Wam, całą listę filmów do nagrania. Z różnych kategorii, mam tu jakieś vlogi, mam tutaj coś o wnętrzach, mam tutaj coś o mojej pasji, którą na nowo w sobie odkryłam, jaką jest rysowanie. Mam nadzieję, że będą to fajne materiały dla Was. Coś właśnie o jedzeniu, mam kilka fajnych pomysłów. Zapytałam Was też na Instagramie, jakie filmy chcielibyście u mnie zobaczyć. Jedna z Was mi napisała, że o roślinach i powiem Wam, że właśnie myślałam też o tym, bo mam sporą kolekcję roślin i bardzo chciałabym nagrać taki film, a skoro Wy zaproponowaliście, no to również taki się pojawi. Okej, mam nadzieję, że korektor się wchłonął pięknie. Tak jak Wam mówiłam, nie nakładam nic na moje oczy. Mój makijaż ostatnio jest bardzo minimalistyczny, tylko takie minimum, ale nałożę sobie dzisiaj jakiś cień. Mam taką paletkę z Revolution. Czy ona się jakoś nazywa? Nie. Więc jakoś tak po prostu nałożymy sobie jakiś taki karmelowo-brązowy cień na całą powiekę. Mi się podobają bardzo takie właśnie makijaże z jednym cieniem na całej powiece. Ostatnio i trochę tutaj na dolniu. I już, powiem Wam. Rozjaśnię sobie jeszcze tylko kącik oka za chwilę czymś. Więc jeżeli chodzi o nagrywanie, no to właśnie mam dużo pomysłów. I mam nadzieję, że spodobają Wam się moje propozycje. Że będzie to coś dla Was ciekawego, inspirującego. I że będzie ten kanał teraz o czymś. Nie będą tylko takie, wiecie, zwykłe vlogi. Chociaż tam też pojawiały się różne hole wcześniej i tak dalej. No teraz, jeżeli chodzi o hole, no to jest ciężej, bo wszystko jak na razie jest pozamykane, nic nie kupuję. Chociaż zrobiłam ostatnio takie zamówienie z H&M-u i Zary. Może Wam nagram mierzymy, ale tak to wiecie, nie ma żadnego Primarka, ani nic, jedynie food hole. Także jeżeli chcecie, to będę Wam nagrywać food hole. Chwila, bo gdzieś tu zgubiłam moją ściągę. Powiedziałam Wam o właśnie takim zmęczeniu, motywacji. Jeżeli chodzi o taki live update, no to u nas trochę zmian. O, wow! Okej, okay. Sorry. Jeżeli chodzi o takie zmiany, no to u nas pojawiło się trochę zmian w mieszkaniu. Powiem Wam, że mamy nowe łóżko. Może Wam nagram film taki room tour, apartment tour, flat tour, house tour. Właśnie ze zmianami w mieszkaniu. Może połączę to z jakimś takim wiosennym Clean With Me, jak już zrobi się bardziej wiosennie. Wiecie, jakieś zmiany dekoracji, poduszki i tak dalej. No zobaczymy. Ale tak, mamy nowe łóżko. Ze sprawą tego też mamy nową sofę w salonie. Nowy mebel się u nas pojawił.
Więc takie zmiany. Jeżeli chodzi o mieszkanie, ja jestem na diecie. Jestem na diecie, którą sobie wykupiłam. Nie będę Wam może mówić, czyja to dieta. Kiedyś tam chyba wrzucałam coś na Instagram, ale wiecie, nie chcę na razie nic jakoś się tym chwalić i mówić o tym. No zobaczymy, poczekamy na dłuższe efekty. Jestem na diecie kilka tygodni. Bardzo mi smakuje to jedzenie, chociaż muszę Wam się przyznać, że podjadam, zwłaszcza na przykład teraz, kiedy jestem przed miesiączką. Mam 4 posiłki i te 4 posiłki to jest dla mnie za mało. Mam taką, wiecie jak to jest przed okresem, że już musicie zjeść coś słodkiego albo no po prostu jesteście strasznie głodni. Ja przed miesiączką zawsze jestem dużo bardziej głodna, a jak na przykład przychodzi mi okres, to w ogóle mogłabym cały dzień nie jeść. No ale tak to już jest z nami kobietami. Okej, tak jakieś to oko. Trochę smutne. Mam tu taką kredkę z Maybelline Color Strike. Jest to taki cień w takim pisaku jakby. Ja mam w kolorku 45 Chase i on jest taki fajny, rudy. Nałożę go tutaj na środek. Z taką gąbeczką powiem Wam, że całkiem okej. Także tak, jeżeli chodzi o dietę, no to właśnie mam wykupioną od kilku tygodni i jest różnie, czasem lepiej, czasem gorzej. Coś mi się oko zawiło. Czasem lepiej, czasem gorzej. Właśnie zależy od dnia i od cyklu, że tak powiem. Ale ogólnie jestem zadowolona. Ja tą dietę też tak nie stosuję jeden do jednego, to znaczy jak mam na przykład jakiś posiłek, ostatnio miałam zupę tajską, ale zrobiłam pad thai, oczywiście taką zdrową fit wersję pad thai, zamieniam sobie tymi posiłkami, bardziej się tym inspiruję, dlatego też chciałam Wam nagrać foodbooka, nie będzie to wiecie kopiowanie tych przepisów jeden do jednego, zawsze sobie coś zmieniam, jak na przykład mam nie wiem, jakąś sałatkę owocową, to po prostu biorę sobie te owoce do pracy szczególnie, no bo ciężko mi jest zjeść 3 posiłki w pracy, a tak to jem 2 i tak sobie coś właśnie zamieniam, czy jakiś koktajl, czy coś, kombinuję, ale staram się, żeby to było w tej samej kaloryce i mniej więcej właśnie z takimi samymi wartościami. Także jeżeli jestem, także jestem nawet zadowolona z tej diety, chociaż ja mam tak, że jak jestem na diecie, to mam mnóstwo jakichś takich zachcianek fit albo takich nie fit, które właśnie zazwyczaj mam wtedy, kiedy jestem na diecie. No ale tak, ogólnie się jakoś nie spinam jeszcze do ślubu mam trochę czasu, także wtedy już polecimy po całości. Coś mi dalej nie gra to oko, muszę je bardziej rozblendować. Więc to jeżeli chodzi o dietę. I tak jak Wam mówię, u nas zmiany były i zmiany się szykują. Mam naprawdę coś super. W sumie to moje marzenie, ale na razie o tym jeszcze Wam tutaj nic nie będę o tym mówić. I nie jestem w ciąży. Jest to coś takiego mojego fajnego, osobistego, jeżeli chodzi o rozwój osobisty bardziej, o rozwój, samorozwój, no ale jak na razie o tym nie chcę nic tutaj zapeszać, zobaczymy gdzieś tam bliżej tego Wam na pewno powiem, o co chodzi. Ogólnie to miałam zrobić sobie henna, ale jakoś mi tak zeszło, że stwierdziłam, że już to zrobię jutro. Jutro pracuję tylko 4 godziny. Więc jutro zrobię sobie henne. Oj, coś mi tutaj na moje brwi nakładam produkt. Jakąś taką kredkę w ogóle. Wszystko się z niej zmazało, więc nie wiem nawet co to jest. Jakiś produkt z pudełka subskrypcyjnego chyba. Wróciłam do rysowania ogólnie. I jakoś tak natknęło mnie znowu, żeby wrócić do rysowania. Ja bardzo to lubię. Przez kilka miesięcy też w Polsce jeszcze chodziłam na kurs rysowania. Bardzo mnie to kręciło. Ale właśnie później, jak tutaj przyjechaliśmy, to jakoś tak nie miałam tego
jak to powiedzieć, motywacji, weny. Jakoś tak brakowało mi też tego, że ktoś spojrzy na te moje rysunki i powie mi, co powinnam zmienić, co powinnam poprawić. A teraz jakoś na nowo do tego wróciłam. Znalazłam sobie takie fajne materiały, jakby taki kurs rysunku online, więc sama próbuję się motywować, kontrolować. Naprawdę na razie, jak na razie, jejku, coś mi się język plącze, ale wiecie, tak długo nie nagrywałam, że się od tego odzwyczaiłam. Tak, jak na razie mi to idzie ok. Też nie miałam zbytnio czasu ostatnio, bo dużo pracujemy. Ale właśnie na nowo wracam do rysunku, do rysowania. Więc trzymajcie mocno kciuki, żeby to nie był znowu taki chwilowy, słomiany zapał. Ok. I teraz moje brwi przeczesuję szczoteczką, mam tutaj z drugiej strony. Ogólnie to nie wiem, kiedy pojedziemy do Polski na przykład. Ktoś mnie ostatnio też z Was pytał, moja przyjaciółka mnie pytała, moja rodzina mnie pyta. Nie mam pojęcia, naprawdę. Teraz, to wiecie, sytuacja z wirusem w Anglii jest taka, że po powrocie są jakieś kwarantanny robić, trzeba być na kwarantannie, trzeba robić dwa testy, są jeszcze jakieś kwarantanny w hotelach, w Polsce znowu jest więcej zarażeń. Także, no nie wiem, może dopiero gdzieś tam na wiosnę, może w maju się uda pojechać. Zobaczymy, czy pojedziemy w ogóle jeszcze do Polski przed naszym ślubem, czy dopiero już jakby na ten urlop taki ślubny. W ogóle mam nadzieję, że nasz ślub się odbędzie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Jeżeli jeszcze nie wiecie, no to my byliśmy zmuszeni przełożyć nasz ślub z tamtego roku i mam nadzieję, że w tym roku już odbędzie się on tak, jak powinien. Mam nadzieję, że ta sytuacja do tego czasu się ustabilizuje i będzie ok. Ok, moje brwi chyba spoko, co? Dajcie znać, spoko? Chyba tak mogą być. I nałożę jeszcze maskarę, ale dobra, zaszalejemy. Nałożę również bronzer, róż. Wiecie, żeby trochę inaczej wyglądać niż na co dzień. To ja Wam wspomniałam, mamy też dużo pracy. U nas w pracy zaczyna się sezon. Także pracujemy dłużej, więcej. Ja teraz mam pracę taką, że mam więcej wolnych poniedziałków, jak na przykład dzisiaj. Za to pracuję w soboty. No, zobaczymy. Wiecie, cały czas się coś zmienia. Teraz jest więcej pracy, więc też dlatego chciałam sobie nagrać więcej filmów na zapas i dopiero wtedy do Was wrócić, niż to jak nagrać jeden film, wrzucić i potem, żeby mi brakowało czasu i materiałów, żeby być regularnie na YouTubie tutaj z Wami. Bronzer miałam z Make Up Academy, od kilku lat go już używam, naprawdę bardzo wydajny, a róż mój ulubiony. To jest kolor 74 Rose Amber z Bourjois. Taki kiedyś kultowy produkt. Oj, nie tu. Pomyliło mi się. Kultowy produkt. Teraz już jest tyle tych produktów, tyle. Jest taki ogromny wybór, że każdy używa co innego. Wiecie co? To oko jest jakieś takie smutne. Nałożę sobie jeszcze w kącik troszkę takiego cienia z palety Morphe. Z tamtego roku chyba. Brawko. Z kalendarza adwentowego. Fajna jest ta paleta. Mam tu taki złoty, połyskujący cień Surprise. Wiecie co? Nałożę to palcami. Będzie najlepiej. Ogólnie ja jestem z tych osób, które lubią nakładać cienie palcami. Jakoś mam wrażenie, że pigmentacja niektórych cieni wtedy jest zdecydowanie lepsza. Zwłaszcza tych cieni takich połyskujących. Okej, zaraz to jeszcze troszkę rozblenduję. No, także ostatnio powiem Wam, że w ogóle nie miałam motywacji do nagrywania i jakoś to tak
Przyleciał mi ten luty, chociaż początkowo planowałam nagrywać dla Was taki miesiąc vlogowy w lutym, ale właśnie stwierdziłam, że nie dam rady, że muszę odpocząć i tak zebrać się na nowo do nagrywania. I powiem Wam, że dobrze mi z tym było. Dobrze mi z tym było. Odpoczęłam. Stęskniłam się. Także taki urlop jak najbardziej wskazany. Ok. A wiecie co? Chyba tutaj nie nałożyłam cienia na dolną powiekę. A który to był pędzel? No, bo teraz jest spoko. Nałożę jeszcze maskarę. Wiecie co? Może spróbuję tej. Jest to maskara z Maybelline Great Lash. Taka kolorowa, różowo-zielona. Mój ulubieniec Max Factor 2000 Calorie oczywiście. Ale spróbuję tej. Mam tu jakąś taką jeszcze nieużywaną. Dobra, nałożę maskarę, bo tutaj nie będę się z Wami... Wiecie, jak wygląda nakładanie maskary. Nie będę się tutaj przed Wami wyginać. I wrócę do Was z pomadką. Nakładam, ale ta maskara jest dosyć nowa. Ja nie lubię, kiedy maskara jest nowa, bo jest jakaś taka za bardzo płynna. I według mnie maskary, jak są nowe, muszą trochę przesnąć, ale no, widzicie, nie ma jakiegoś wow. Może fajnie rozczesuje i wydłuża, oczywiście się tutaj wypaprałam, ale nie są te rzęsy pogrubione, także nałożę trochę mojej ulubionej, niezastąpionej, niezawodnej maskary właśnie z Max Factor 2000 Calorie w kolorze czarnym. Uwielbiam. Kilka machnięć pędzelkiem i już będzie fajny efekt. No, i to są wymalowane rzęsy. Ok, nałożę jeszcze pomadkę. Co my tutaj mamy? Nie chcę mi się szukać nic nowego. Ale ta mi nie bardzo pasuje. Także nie mam tu innej pomadki. Ok, idę po jakąś fajną, pasującą do tego pomadkę i zaraz do Was wracam. Ok, przepraszam Was bardzo, ja już tutaj się pomalowałam pomadką, nagrałam zakończenie i się z Wami pożegnałam, a okazało się, że włączyło mi się nagrywanie, także przepraszam, jestem z powrotem. Przetargałam tutaj pomadkę z Melo. Jest to taka fajna, matowa pomadka w płynie właśnie z firmy Melon. To jest kolor Melon. Melo. Kolor to jest Teran, coś takiego, matowa, płynna pomadka. Bardzo fajny taki dzienny efekt. Wydaje mi się, że pasuje bardzo do mojego makijażu, bo jest taka różowo-brązowa, właśnie taki nudziak. Fajne ma wykończenie. Bardzo fajnie mi się jej używa, często z niej korzystam. No i tak prezentuje się mój makijaż. Ja bardzo dobrze się czuję w takich makijażach brązowo-nudziakowych, gdzieś tam z jakąś odrobiną różu, z odrobiną błysku. I wiecie, nic takiego krzykliwego, żadne czerwone, różowe, neonowe usta, żadny jakiś tam mocny makijaż oka. Taki, wiecie, naturalny. Mega dziwnie się czuję, bo dawno bardzo nie miałam takiego full make-up, można tak powiedzieć. Bo dla mnie taki to jest makijaż z cieniami, z pomadką, z konturowaniem. Dawno tego nie było u mnie. Z reguły to właśnie, tak jak Wam wspominam, krem BB, puder, coś na brwi, coś na rzęsy i już taka moja codzienność, a tutaj proszę bardzo, aż tak, no ale tak, dzisiaj jest specjalna okazja, dzisiaj wracam na YouTube, dzisiaj mam dużo nagrywania i więc stwierdziłam, że właśnie nagram coś dla Was innego. Przy okazji nagrałam Wam taki live update, powiedziałam Wam, co u mnie słychać, powiedziałam Wam, dlaczego mnie nie było na YouTubie, powiedziałam Wam o zmianach w mieszkaniu, o tym, że wróciłam do rysunku, że szykuje się coś super, ale na razie o tym taki mały secret. Podzielę się z Wami tym, ale jeszcze nie teraz, gdzieś tam bliżej tego wszystkiego. No i tak, mam nadzieję, że spodobał Wam się taki film. Jeżeli cieszycie się, że wróciłam tutaj na YouTube, zostawcie jakiś fajny komentarz, dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, bo ja, tak jak mówię, mam mnóstwo fajnych pomysłów, ale jeżeli Was coś interesuje, to koniecznie napiszcie mi na dole. Ogólnie dziękuję Wam też za wszystkie miłe słowa podczas tej mojej przerwy na YouTubie, na Instagramie i wiadomości. Dziękuję Wam bardzo za to. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi, albo jeżeli tutaj
albo jeżeli tutaj zaglądacie, a jeszcze nie subskrybujecie, no to koniecznie klikajcie w subskrybuj właśnie teraz. Pamiętajcie też również o łapce w górze, to będzie dla mnie bardzo miłe. No i też taki dodatkowy kop motywacyjny. A w tym filmie dziękuję Wam bardzo już za bycie tutaj ze mną, za wspólną kawę, za wspólny makijaż, za pogadankę i widzimy się już w kolejnym. Buziaki dla Was, widzimy się już za kilka dni. Pa!